Hej wszystkim, po raz kolejny witam was w Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Ostatnio w dniu śledztwa, ostatnim już dniu śledztwa w tej grze, dowiedzieliśmy się bardzo, ale to bardzo dużo przydatnych faktów. Mianowicie poznaliśmy historię klanu Fey i zapoznaliśmy się z historią rywalizacji pomiędzy Morgan Fey a Misty Fey, czyli ofiarą, tak naprawdę prawdziwą ofiarą w tej sprawie o morderstwo. Właśnie, rywalizacją pomiędzy Misty Fey a Morgan Fey, czyli tą osobą, którą widzieliśmy w drugim epizodzie drugiej gry. Ta sama, która jest matką Pearl, ta sama, która próbowała zabić Maję, a raczej wrobić w Maję w to morderstwo, jednakże to na jedno wychodzi, ponieważ po prostu no, za morderstwo jest w tym świecie po prostu kara śmierci. Tak więc zapoznaliśmy się właśnie z rywalizacją tej dwójki. Poznaliśmy również nieco przeszłości Iris oraz Dali Hawthorne, tak, tej Dali Hawthorne, ponieważ dowiedzieliśmy się mniej więcej, że to są siostry bliźniaczki. No, można się było tego tak naprawdę domyśleć. Tak więc cóż, mamy teraz przynajmniej potwierdzenie, że Iris to Iris, a Dalia to Dalia. I to jednocześnie udowadnia nam, że Iris znajdowała się w nocy morderstwa w świątyni Hazakura. Natomiast ktoś wezwał duszę Dali w nocy morderstwa i przebywał właśnie... Dalia przebywała w ciele medium w świątyni wewnętrznej. Tak więc, bo tam widziała ją siostra Bikini. Tak więc, dzisiaj w sądzie będziemy musieli po prostu udowodnić wszystkie okoliczności, które otaczają morderstwo pani Misty Fey. No, sąd wciąż myśli, że to jest Elise Donneau, ale my już wiemy, że to jest tak naprawdę Misty Fey, czyli mistrzyni, już dawna mistrzyni Karin. Cóż, prawdopodobnie będziemy się dziś pojedynkować, znaczy... Powiedziałbym, że z Franziską, ale Godot mówił, że on bierze tą sprawę, nie bezpośrednio, ale można się było tego tak domyśleć, bo w końcu on powiedział, że jutro ustalimy wszystko w sądzie. Jednakże chyba prokuratorem przypisanym jest Franziska z góry, tak więc no cóż. I kto będzie dzisiaj tak naprawdę zeznawał? Larry zeznawał, Bikini zeznawała, kompletnie dwie różne rzeczy. Larry w ogóle powiedział, że ciało jakiejś osoby, myślał, że to Iris, ale my udowodniliśmy, że to nie była Iris. Czyjeś ciało przelatywało nad mostem. Jakim cudem most płonął, a ciała nie latają, zacznijmy od tego. Tak więc nie zostaje nam zbyt dużo osób, które mogłyby zeznawać. Dzień dobry! O! Jest pan całkiem sam? A, dzień dobry, Pearls. Panie Nick, proszę mi powiedzieć, co się wydarzy z mistyczną Mają? Przepraszam, jeszcze nie wiemy. Śledztwo wciąż trwa, a mnie nie dopuszczono do wewnętrznej świątyni. O, rozumiem. A więc siostra Iris wciąż tam jest i próbuje... odblokować tamte zamki znajdujące się w holu treningowym? Nie. Ona jest oskarżona w tej sprawie, tak więc nie może być w wewnętrznej świątyni. Jest on jej wymagane, aby była dzisiaj w sądzie. A więc... Dlaczego nie ma jej w tym lobby? Muszę przyznać, że to jest troszkę dziwne. Jeżeli szukasz Iris, jest teraz w lobby prokuratury. O. Edgeworth. A co Iris robi właśnie tam? Powtarzają jeszcze raz dzisiejsze zeznania, które złoży ona dzisiaj w sądzie. Dzisiejsze zeznania? Słyszałeś mnie dobrze. Iris będzie zeznawała dzisiaj jako świadek prokuratury. Czekaj, co? Prokurator chce wycisnąć z niej wyznanie. Przynajmniej tak słyszałem. Franziska von Karma, co ty zamierzasz zrobić? Wiem, o czym myślisz, ale Franziska nie jest osobą, która będzie dzisiaj prokuratorem. Co? A więc kto będzie? A któż to mógłby być poza Godotem? Godot?
Franziska jest teraz związana w bardziej ważną pracę w zaklętej komnacie. Zaklętej komnacie? Ma pan na myśli, że ona... Dokładnie. Była tam przez całą noc, próbując otworzyć te łamigłówkowe zamki. Oczywiście z pomocą czołowej mniszki. Szacujemy, że ostatni z zamków powinien być otworzony w ciągu około 3 godzin. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko i wkrótce otrzymamy dobre wieści. Tak, dzięki Edgeworth. Prokurator Godot zamierza zamknąć dzisiaj tę sprawę na 4 spusty. Przygotuj się na walkę, jakby nie było jutra. Nie musisz mi nawet o tym mówić. Wiem. Mogę już to zobaczyć w twoich oczach. Już nie jesteś tym samym maniakiem pogrążonym w gorączce, którym byłeś wczoraj. To dziwne. Kiedy tutaj szedłem, zdecydowałem, że dzisiaj zakończymy to wszystko. Tuż prawie natychmiastowo po tym, jak podjąłem tą decyzję, to poczułem się, jakbym robił się silniejszy. Interesujące. Być może dosłownie przerzuciłeś na kogoś swoje przeziębienie. I wraz z tym zostawiam całą resztę w twoich odpowiedzialnych rękach, partnerze. Dzięki. A więc w końcu nawiązała się współpraca pomiędzy obroną a prokuraturą. Znaczy nie bezpośrednio prokuraturą, ale jednak. Wciąż nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania, które nawiedzają tą sprawę. Okoliczności kryjące się za morderstwem pani Elise Donneau. Nie, mam na myśli pani Misty Fay. Ten niemożliwy lot, który rzekomo widział Larry. I czego dokładnie żąda ta kobieta? Jednak rozwiążę to wszystko i sprowadzę całą tą tragedię do końca. A więc zróbmy to. Rozpoczyna się ostatni dzień w sądzie. Adji! Wróciłeś! Jej! Ostatnio widzieliśmy cię tak naprawdę na końcu trzeciego epizodu. Sąd rozpoczyna rozprawę Iris ze świątyni Hazakura. Wysoki sądzie? Co pan... Kto? Ja? Cóż, mój młodszy brat przyszedł, żeby mnie odwiedzić w moich komnatach dzisiaj rano. I nagle, w mgnieniu oka, dostał bardzo wysokiej gorączki i zemdlał. A więc ja dzisiaj będę tu na jego miejscu. Rozumiem, wysoki sądzie. A więc są braćmi. To sporo tłumaczy. Mój biedny brat wyglądał na bardzo bladego, nie wspominając o tym, że nie mógł w ogóle tu przyjść. Czas na dzisiejszą metaforę Godota dnia. Niemożliwe mi jest przewidzieć, co przyszłość ma w sklepie właśnie dla nas. I to właśnie dlatego ludzie muszą... że ludzie odczuwają potrzebę, aby osądzać przeszłość. I my, ludzie z tego sądu, zostaliśmy obdarzeni tym jednym obowiązkiem ogłoszenia takiego werdyktu. Dobrze powiedziane, panie Godot. Zrozumiałem wszystko, co pan powiedział. Przynajmniej dopóki nie powiedział pan tej ostatniej sentencji. A teraz, panie Godot, proszę przeprowadzić swoje orzeczenie na wstęp. Ludzie są wrażliwymi, dziwnymi osobami, nie wiem. Nasze serca zmieniają się wraz z okolicznościami. Jest tylko jedna rzecz, która pozostaje taka sama w tym szalonym świecie. Ta gorzka ciemność, która leży na dnie tego kubka. A więc to ma pan na myśli? Niech pan zapomni, co ma pan na myśli? Podczas wczorajszej rozprawy oskarżona odmówiła przyznania się do roli w tym morderstwie. Ale dzisiaj nagle poczuła zmianę w swoim sercu. Siostra Iris ze świątyni Hazakura ma dla nas wyznanie. Wyznanie? Oskarżona? Iris... Dlaczego ona nie powiedziała mi tego wcześniej? Bardzo dobrze. Sąd wysłucha teraz wyznania oskarżonej. Co tym razem?
Kiedy spotykasz przepiękną panią, zawsze proś o jej imię, nazwisko i zawód. To jest jedna z moich zasad. Nazywam się Iris. Jestem tylko prostą mniszką, która przybywa trening w świątyni Hazakura. Pani świadek, czy jest coś, do czego pani chce się przyznać? Tak, ale najpierw chciałabym przeprosić pana Wrighta. Ja nie mogę już dla wszystkich... po prostu wszystkich okłamywać. W porządku, o co chodzi? Panie Wright, muszę przyznać, że ja odgrywałam rolę w tym całym incydencie. Czy ty się właściwie przyznajesz? Czy mówisz, że ty byłaś osobą, która zamordowała pani Elise Donnell? Nie mówię tego, wysoki sądzie. Ale dokonałam pewnego krycia po tym, jak doszło do morderstwa. Po tym, jak jej dusza opuściła ten świat, zabrałam nieruchome ciało mistycznej Elise i przeniosłam ją do placu świątyni Hazakura, gdzie przebiłam to ciało mieczem. Co? Wow, lol! Cisza na sali, cisza! Pani świadek, czy pani mówi, że była pani wspólnikiem w tym morderstwie? Tak, to się zgadza. Że jak?! Wow. 3 minuty w sądzie i już jestem pokryty w zimnym pocie. Ha! Wszyscy na tej planecie są czyimiś wspólnikami. Tak się po prostu złożyło, że tym razem jest to morderstwo. Czyż nie tak, panie Trite? Ten godot. A więc o tym wyznaniu właśnie mówili. Naprawdę boli mnie, kiedy to mówię, ale wyglądałoby na to, że zeznania Iris to było kłamstwo. Tak więc zeznania Iris są usunięte z zapisów sądowych. A teraz, młoda panienko, jeżeli nie ma pani nic przeciwko, mam dla pani pytanie. Czyją zbrodnię próbowała pani kryć poprzez tę akcję? Iris kogoś kryła? Teraz z całą pewnością wybieram się na... przepływ kajakiem wzdłuż strumienia bez żadnego wiosła, ani nawet kamizelki ratunkowej. Byłam w świątyni Hazakura odkąd tylko byłam małą dziewczynką. Świątynia Hazakura jest prowadzona przez jedną z bocznych rodzin tradycji Karain. Jedną z naszych misji jest chronić główną rodzinę. Przepraszam, ale główną rodzinę? Tak, i to dlatego musiałam oczernić samą siebie, jeżeli zaszłaby taka potrzeba, żeby ją tylko chronić. Córkę mistrzyni wzywania dusz Karain. Mistyczną Maję Fej. Ha? Kryjesz zbrodnię Mai? Obudź się i powąchaj kawę, Trite. Ona teraz mówi o... Mai?! LOL! To głupie! Czemu nagle miałaby oczerniać Maję? I czemu nam o tym wcześniej nie powiedziała? Cisza na sali! A więc nie tylko widziała pani morderstwo, zna pani imię i nazwisko prawdziwego mordercy! Straszliwie mi przykro, ale to prawda. Widziałam ją, jak popełniała zbrodnię moimi własnymi oczyma. I wtedy oczyściłam miejsce zbrodni, żeby spróbować ją ochronić. To jest niedorzeczność! Maja nigdy by czegoś takiego nie... Obrona, niech obrona powstrzymuje się od komentarzu, dopóki nie nadejdzie właściwa pora. A teraz, pani świadek, wysłuchajmy pani zeznań. Co dokładnie wydarzyło się w nocy morderstwa? Tak, wysoki sądzie. Myślałem, że byłem przygotowany na najbardziej niespodziewaną rzecz, ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że ta sprawa pójdzie w tym kierunku. Tak więc pierwsze zeznania od Iris. Poszłam do wewnętrznej świątyni tamtej nocy i widziałam, jak to wszystko wydarzyło się w ogrodzie. Widziałam, jak mistyczna Elise uderzyła mistyczną Maję jej laską. Kiedy mistyczna Maja wciąż... jak to się mówi, po prostu... leżała, ledwo się poruszała, mistyczna Elise
podeszła do niej, aby dostarczyć śmiertelny cios. Mistyczna Maja próbowała desperacko bronić się od niej i skradła jej narzędzie zbrodni. To było tylko w akcie samoobrony. Nie możecie jej za to winić. A więc to był akt samoobrony? Tak, mistyczna Elis była pierwszą osobą, która zaatakowała. I to dlatego próbowałam jak najbardziej chronić mistyczną Maję. Przeniosłaś ciało ofiary do świątyni, żeby Maja nie była podejrzaną. Czyż nie tak? Nieźle. Masz instynkty prawdziwego kryminalisty. Coś tutaj się nie zgadza. Jestem pewien, że to było ustalone wczoraj, że Iris nigdy nie poszła do wewnętrznej świątyni tamtej nocy. I osobą, która tam się udała, to była ta kobieta. Iris nawet do tego się przyznała. A teraz, panie Wright, proszę przeprowadzić swoje przesłuchanie. To ma sens w końcu, jeżeli chciałaby... Jeżeli nie sprawiłaby, że domniemanym miejscem zbrodni byłby plac świątyni Hazakura, to kiedy policja dotarłaby na miejsce zbrodni, to by zobaczyła tylko i wyłącznie ten chaos na miejscu, nie w świątyni Hazakura, tylko w ogrodzie świątyni wewnętrznej. A tam był napis w krwi Maja. Tak, tak więc to dlatego Iris nie mogła, no nie wiem, wywalić gdzieś ciała, tylko musiała je koniecznie przewieźć do... Choćby nie mogła wywalić ciała do rzeki, na ten przykład. Musiała najpierw pojechać do świątyni Hazakura i tam sfałszować miejsce zbrodni. Wiecie, żeby odsunąć tylko podejrzenia od Mai. Tak więc to w sumie ma sens, poza jedną sprawą. Niektórzy z was pewnie się domyślają, o co chodzi, ale póki co naciskajmy. Podeszła do niej, żeby dostarczyć śmiertelny cios? Tak, jestem tego pewna. Wyrzuciła jej laskę i wyciągnęła z kieszeni jej płaszcza narzędzie zbrodni. Chwilka, moment! Czym było to narzędzie zbrodni? To był jakiś rodzaj sztyletu. Sztylet, ha. I Elis Doneu próbowała dźgnąć ją tą bronią? Aby zabić panią Fej? Tak, dokładnie. Ha! Wyglądasz tak jak ja, kiedy omyłkowo spróbowałem sosu Worcestershire. Czy masz jakiś problem z zeznaniami, które właśnie usłyszeliśmy od twojej klientki, prawniczy chłopczyku? Czy mam jakieś problemy z zeznaniami Iris? Jest jedna sprawa. Wysoki sądzie, mam pewien problem co do zeznań tego świadka. Ma pan? Ale ten świadek to pani, to pana własny klient. Tak, cóż, pomimo to, w porządku. Pani świadek, proszę dodać swoje ostatnie stanowisko do zeznań. Tak, proszę pana. Hej, chwilkę, moment. To moja robota, aby to powiedzieć. Posłuchaj, dziadku, nie powtórzę tego raz jeszcze. Ostatni osąd będzie wydany przeze mnie. Ach, ten Adzi. Okej, teraz. Kontynuujmy. Wyrzuciła jej laskę i wyciągnęła z jej kieszeni sztylet. Nie wiem, czy naciskać, czy prezentować. Nie, prezentujmy od razu. Okej, pierwszy problem. Co do tego stanowiska bezpośrednio, bo wiemy, że jest tutaj dużo większy problem z całymi tymi zeznaniami, jednakże najpierw skupmy się na tym stanowisku. Od tego zacznijmy. Wyrzuciła jej laskę i wyciągnęła sztylet z kieszeni jej płaszcza. To jest kompletnie nielogiczne, ponieważ Elis Doneu, a raczej Misty Fay, wiedziała, że jej laska zawiera w jej wnętrzu miecz. To byłoby idealne narzędzie zbrodni, żeby zabić Maję. Dlaczego więc wyrzuciła miecz, który po prostu bardzo ułatwiłby jej zadanie i wyciągała jakiś tam sztylet tylko po to, aby zamordować Maję? Skoro miała do dyspozycji już dużo lepsze narzędzie, potencjalne narzędzie zbrodni. Tak więc, objection!
Siostro Iris, co do twojej wersji wydarzeń, jest coś dziwnego. Ha? Pani Doneum wyrzucająca swoją laskę? To dla mnie nie ma żadnego sensu. Ale wszystko, co możesz zrobić laską, to kogoś uderzyć. Nie w tym przypadku. Naturalnie ty o tym nie wiesz, siostro Iris, ale... laska ofiary miała pewną specjalną właściwość. Jak możesz teraz zobaczyć, jest to również miecz. A! Jeżeli Elise Doneum naprawdę chciałaby zabić Maję Fey, ona nie potrzebowałaby używać oddzielnego ostrza. Niekiedy w swoich rękach miała już przepiękny miecz. Więc, siostro Iris, co masz teraz do powiedzenia? Ja... To było całkiem imponujące śledztwo swojej strony, Trite. Nigdy nie pomyślałbym, że we wnętrzu tej laski był ukryty miecz. Ale nawet teraz... jak mogę to określić? Długi miecz jest dosyć nieporęczny i dlatego jest nieprzydatny w starciach na bliską odległość. Być może dlatego próbowała wybrać krótki sztylet zamiast długiego miecza. Cóż... tak czy inaczej, taki typ narzędzia zbrodni... jaki typ narzędzia zbrodni został użyty do zabicia, nie jest ważną sprawą. Ważną sprawą jest to, że próbowała zabić Maję Fey. Tak długo jak z tym nie ma nic dziwnego, nie ma żadnych problemów w jej zeznaniach. Ale jest coś dziwnego co do tych całych zeznań. Więc, panie Wright, prokuratura wysuwa słuszną uwagę. Bardzo dobrze, wysoki sądzie. Obrona teraz zaprezentuje dowód, aby poprzeć swoje przypuszczenia. Panie Wright... mam tutaj jeszcze jeden dowód, który pokazuje, że te zeznania nie są prawdziwe. Ponieważ Elise Doneum nigdy nie zaatakowałaby Maji Fey. Musimy teraz zaprezentować profil Elise Doneum, ponieważ wiemy, że to tak naprawdę była Misty Fey. Dlaczego Misty Fey, matka, miałaby zaatakować swoją córkę bez żadnego konkretnego powodu? To jest po prostu nielogiczne. Maja nie wiedziałaby, że to jest jej matka, ale myślę, że Elise na pewno wiedziałaby, że to jest jej córka, ponieważ... przyjechała po pierwsze do świątyni Hazakura, aby powstrzymać Morgan Fey, tak więc wiedziała, że grozi coś albo jej, albo dla Mai. Tak więc... ale po prostu to jest nielogiczne. Misty Fey nigdy nie... Chyba nigdy nie... targnęłaby się na życie swojej córki. Elise Doneum nigdy nie zaatakowałaby Mai Fey. Jak może być pan tak pewien? Ponieważ imię, prawdziwe imię ofiary to nie Elise Doneum. I prawdziwe imię to Misty Fey. Fey? A! Nie! Nie mistyczna Misty Fey! Kim jest ta Misty Fey? Czy ona jest powiązana z... Misty Fey jest mistrzynią techniki wzywania dusz Karin. Jest także... matką Mai Fey. Mówi pan poważnie? Czy to prawda? Panie Wright? Czy Elise Doneum to tak naprawdę była wielka mistyczna Misty? Nie ma co do tego wątpliwości. Wygląda na to, że Iris nie miała o niczym pojęcia. Nie mogę w to uwierzyć. Sam pomysł, że próbowałaby zabić swoją własną córkę i to takiej, której nie widziała przez ponad 17 lat. Być może prokuratura może to wszystko wyjaśnić. Cisza! Cisza na sali! Kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy zeznania tej pani świadek, wyglądały na całkiem naturalne. Jednakże, w świetle faktów, które właśnie zostały przedstawione, po pierwsze, to, że ofiara wyrzuciła miecz, który był... który mógł być użyty podczas walki. I po drugie, że dwoje ludzi, którzy między sobą walczyli, to była matka i córka. Pomimo tego, że te fakty brane osobno są z całą pewnością solidne, kiedy złączymy je w całość, tworzą całkiem niewiarygodną historię. Posłuchaj,
tym świecie nie ma nic, co jest niemożliwe. Poza jedną małą rzeczą. Tak? Co jest tą małą rzeczą, która jest niemożliwa? Ha! Ty wciąż nie łapiesz. Myślisz, że może, że moje nasiona są... z, nie wiem, drugiego parzenia, ale nie masz o niczym pojęcia, dziadku. Czy mógłbyś przejść do rzeczy? Słyszałem wyznanie świadka tego dzisiaj rano. Jak tylko brałem łyk mojego ósmego kubka kawy... mojego ósmego porannego kubka kawy. Mój przyjacielu, zrujnujesz sobie zdrowie. Tak czy inaczej, po tym jak wysłuchałem wyznania tej kobiety, wezwałem detektywa, który uwielbia śledztwa ku miejscu zbrodni. I odkrył tą małą piękność. Czy to jest sztylet, który... na temat którego zdecydowała pani świadek? Oczywiście, że tak, wysoki sądzie. Ale czy może sąd zauważyć coś jeszcze? Teraz, kiedy pan o tym wspomina, jeżeli się przyjrzeć, to wygląda na to, że jest tutaj ślad krwi. Gdzie to znalazłeś? Wcale tego nie widziałem, kiedy prowadziłem śledztwo na miejscu zbrodni. Czy sprawdzałeś również te drzewo na miejscu zbrodni? Ha? Drzewo? Ten sztylet był wetknięty w boczną stronę tego drzewa. Kiedy został dostarczony ostatni cios, kończąc tą okrutną walkę pomiędzy dwiema kobietami, ta mała piękność została wyrzucona w kierunku tego drzewa. Co oznacza, krew na tym sztylecie musi należeć do ofiary, zgadza się? Ha! Czy ty w ogóle słuchałeś, starcze? Po raz pierwszy usłyszałem to wyznanie dziś rano. Jak tylko zażywałem pierwszy łyk mojego 13 kubka porannej kawy. Czy nie powiedziałeś przed chwilą, że to był twój ósmy kubek? Nie miałem wystarczająco dużo czasu, aby przeprowadzić analizę krwi. W każdym razie, sąd akceptuje ten sztylet jako dowód. Co więcej, rozkazuje, aby zostały na nim przeprowadzone testy krwi. Oto jest moja piękność. Upewnijcie się, że traktujecie ją należycie. Panie Dudzik, proszę zabrać ten dowód do na testy do laboratorium. A teraz... zeznania, które właśnie usłyszeliśmy, miało kilka... niewiarygodnych szczegółów. Jednakże, po tym jak odkryliśmy ten sam sztylet, o którym mówiła pani świadek, wierzę, że możemy uznać jej zeznania za wiarygodne. Urocze dziewczęta nigdy nie kłamią. Nigdy. W każdym razie, pani świadek, jeżeli mogłaby pani zeznawać raz jeszcze dla tego sądu. Co do czego, wysoki sądzie? Co do incydentu, który pani widziała. Walki pomiędzy tymi dwiema kobietami. Tak, wysoki sądzie,